Piłkarz warszawskiej Legii Dariusz Czykier w zielonej koszulce tylko dwukrotnie zagroził bramce przeciwnika w meczu z Olimpią Poznań. Pierwszy raz nieudanie w czwartej minucie. Poprawił się dwie minuty później, kiedy po dośrodkowaniu Leszka Pisza nieatakowany bez problemu strzelił głową i Kłak wyjmował piłkę z siatki. Zanosiło się na pogrom Olimpii, tym bardziej, że gospodarze w pierwszym kwadransie uzyskali przygniatającą przewagę. Później było już dużo gorzej, mecz się wyrównał, a na drugą bramkę czekaliśmy aż do 87 minuty. Leszek Pisz, zdecydowanie najlepszy piłkarz dzisiejszego meczu, przedryblował obronę Olimpii i strzelił nie do obrony. Po przeciętnym i wyrównanym meczu Legia wygrała z Olimpią 2-0.